paragraf 2 kodeksu karnego. Wniosek artykułem 12 paragraf 1 kodeksu karnego na skutek zażalenia wniesionego przez pełnomocnika oskarżyciela prywatnego na postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie 10K 739/20 w przedmiocie umorzenia na podstawie artykułu 437 paragraf 1 i 2 KPK postanawiam uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę Sądowi Rejonowemu Warszawa Śródmieścia do ponownego rozpoznania z następującym uzasadnieniem. Zezwolenie pełnomocnika oskarżyciela prywatnego jest zasadne o tyle, że w ramach przeprowadzonej w wyniku jego wniesienia kontroli odwoławczych sąd okręgowy uchylił zaskarżone postanowienie. Kwestionowane rozstrzygnięcie sąd rejonowy oparł na konstatacji, że czyn oskarżonego, aż wypełniający formalnie znamie na występu z artykułu 212 paragraf 2 kodeksu karnego odnosi do artykułu 12 karnego kodeksu karnego, stanowił kontratyk dozwolonej krytyki, a potem podnoszony przez podsądnego publicznie za pośrednictwem portalu Facebooku. Zarzut był prawdziwy i służył obronie społecznie uzasadnionego interesu artykuł 213 paragraf 2 punkt 2 kodeksu karnego. Zwrócić jednak należy uwagę, że dla przyjęcia prawdziwości zarzutu nie wystarczy subiektywne przekonanie sprawcy, że to co zgłasza jest prawdziwe, ale konieczne jest to, że jest to była obiektywna, obiektywnie zgodna z rzeczywistością. Tu wyrok Sądu Najwyższego dnia 20 stycznia 2017, sygnatura WKK 336/16, Lex nr 22/16/187. Odpowiadała tak. Istotnie, rację ma sąd, że aktywność Marcina Gustowskiego w internecie, której autor skargi oskarżycielskiej upatruje znamion zniesławienia, została poprzedzona dokonaniem przez wyżej wymienionego pomiaru urządzeniem EcoTester SOX EcoVisor F4, który przez zgromadzony dotychczas w sprawie materiał dowodowy bez jego gruntowej oceny nie pozwala na jednoznaczne ustalenie prawdziwości stawianych przez oskarżonego zarzutu. Wymowa tego materiału nie jest na tyle jednoznaczna, że mógł podjąć decyzję w kształcie i wpływie przyjęty przez sąd pierwszej instancji. To, że zgodnie z zapewnieniami producenta tester pozwala na analizę żywności pod kątem szkodliwych substancji, jest niewątpliwie istotne. Dla wyłączenia jednak przystępności czynu polegającego m.in. na stwierdzeniu, że te pewniki i norma przekroczona kilkakrotnie azotynu i azotatu, masakra w jednej dzieci, karta druga, jest jak trafnie krytykuje skarżony. Niewystarczający. Przed wydaniem skarżonego orzeczenia sąd rejonowy nie zweryfikował bowiem pomiaru wrzeszonego testera, nie ustalił, czy wyniki uzyskane za pomocą tego urządzenia są wiarygodne, odpowiadają prawdzie, a na to, czy pozwalają na wykrycie poziomu azotanów i azotynów będących przedmiotem wypowiedzi oskarżonego w produktach, zwłaszcza w postaci warunków. Zauważyć w tym miejscu trzeba, co muszę uważać tam orzekającego, że zgodnie z cytowanymi na łamach postanowienia zapewnieniami producenta urządzenie EcoTester SOX EcoVisor F4 pozwala na analizę jakości surowych, nieprzetworzonych produktów spożywczych, karta 67. Przy obecnej postaci materiału dowodowego brak jest więc podstaw do formułowania jednoznacznego stanowiska, że upubliczniane twierdzenia oskarżonego były obiektywnie prawdziwe, skoro warunki są produktami przetworzonego. Pamiętać zaś trzeba, że stosownie do regulacji zawartej w artykule 213 KK bezprawnych zarzutów nieprawdziwych nie ulega wyłączeniu. Odpowiedzialności za takie zarzuty nie wyłącza także doprawiara sprawcy, która może co najmniej uniemożliwić odpowiedzialność z uwagi na brak liczności właściwej dla występu niezgodnie, czy też skłaniać do rozważania kwestii związanych z wystąpieniem błędu. Widzę artykuł 28 i 29 kodeksu karnego. Te jednak okoliczności nie były przedmiotem analizy sądu rejonowego, a w ramach wstępnej kontroli oskarżenia nie sposób ich jednoznacznie ocenić, zwłaszcza w kontekście poczynionych źródłów. Z tych też względów o tyle rację ma skarżący, że wydanie przez sąd pierwszej instancji postanowienia o umorzeniu postępowania w oparciu o przepisy artykułu 17 paragraf 1 punkt 2 KPK było przedwczesne, co skutkować musi wydanie przez sąd okręgowy orzeczenia o charakterze kasatoryjnym. Wykonując rozważne przedmiotowe sprawy, sąd rejonowy przeprowadził postępowanie dowodowe celem ustalenia, czyli urządzenie, które mozgliwiło się wystarczone w trakcie pomiaru. Pozwalało na szczególne odczytanie stężenia azotynów i azotanów, będących przedmiotem jego wypowiedzi produktach oraz czy faktycznie normy ich poziomu wyżej wymienionej żywności zostały przekroczone. W konsekwencji tak dokonają oceny materiału dowodowego są stwierdzić, że znamiona przestępstwa zniesławienia zostały wypełnione zarówno w sposób formalny, jak i materialny. Należycie motywując swoją decyzję z odwołaniem się do sposobu
przykład, ustawa uznają przestępca z uwzględnieniem elementów społecznej szkodliwości czynu. Z tych względów orzeczono jak następnie. Zrozumiał pan treść postanowienia? Tak. Tak, to wszystko decyzja dalej prawa, sprawa wróci do sądu rejonowego, w którym się powoli z materiał do określonej kwestii. To wszystko dziękuję państwu. Dziękujemy, do widzenia. Do powtórnego. Co, tam idziemy? Tak. Tam idziemy zrobić marki. Kto z tego będzie kręcił? Daj. Ustaw, a ja będę już trzymał. No trzymaj. Żebyś miał dwa. Podpisz kamerę. To już idzie? Nie, kamerę obróć. Już. Dziś sąd okręgowy w Warszawie uchylił postanowienie sądu rejonowego, więc sprawa wraca do postępowania karnego celem przeprowadzenia dowodów. Moi drodzy państwo, to bardzo dobrze, ponieważ w ostatnim czasie pojawiło się nowych wiele okoliczności, jak salmoneloza w żywności, którą sprzedaje firma Animex, jak psychoaktywne substancje, jak zarzuty i podniesione przez pełnomocników strony powodowej, że urządzenie może wykrywać też kobalt, więc powstaje pytanie, i będziemy wnioskowali też do sądu o ustalenie, czy producent wykorzystuje formy konserwacji mięsa poprzez napromieniowanie maszyną kobaltową. To też będzie przedmiotem składania kolejnych wniosków dowodowych, także nie przejmujemy się w ogóle tym, niech sprawa wraca do postępowania od nowa. Będziemy walczyć do upadłego, bo walczymy o prawdę obiektywną. Słyszymy, co opowiadają pracownicy firmy Animexu, więc przetwarzanie wtórne parówek, o których oni informują, a zarówno przetwarzanie mięsa, które są ze zwrotów, ze sklepu i dodawanie do nich związków chemicznych, jest formą przestępstwa i tak naprawdę prokuratura, jak zarówno Centralne Biuro Śledcze powinno przeprowadzić kontrolę w tych zakładach, co to się po prostu dzieje. I to jest efekt wyniszczania polskiego rolnictwa, importu szkodliwej wieprzowiny na teren Rzeczypospolitej Polskiej. No i trzeba ustalić, jaki wpływ na zdrowie ma przetwarzanie mięsa sfer przemysłowych, gdzie stosuje się pasze wątpliwe i jednocześnie glifosat. Więc ja nie jestem zaskoczony tym. Nawet lepiej, że to wróci, bo będziemy, moi drodzy, w postępowaniu karnym mieli więcej materiałów w tej chwili dowodowych, żeby pokazać i wykazać, jaki towar dostarczany jest dla polskich konsumentów poprzez firmę Animex. Dziękuję bardzo. Dziękuję.